Cześć, witajcie. Na poprzednim odcinku pokazywałam Wam moją nową rabatę z kwiatami jednorocznymi, którą zaprojektowała Kasia. Jak widzieliście, na tej rabacie jest mnóstwo właśnie kwiatów jednorocznych i bylin. Także dzisiaj będziemy wysiewać te kwiaty, no bo większość z nich można już rozpocząć wysiewać. Większość z tych kwiatów jednorocznych możecie wysiewać sobie na parapetach, ale jak tylko wykiełkują, to zaraz musicie wynieść w chłodne miejsce, żeby one sobie ze spokojem rosły. Są też niektóre tutaj kwiaty, które można wysiewać prosto do gruntu, o tym wszystkim będziemy Wam mówić. Ale jak ja będę tutaj przechowywała? Większość kwiatów tutaj, które dzisiaj wysiejemy, będę od razu wkładała do mojego rozsadnika w szklarni. Wiecie, ja mam szklarnię z poliwęglanu, dodatkowo ten rozsadnik też jest z poliwęglanu i mam tam maty grzewcze, więc jeżeli temperatura w środku w inspekcji spadnie poniżej 5 stopni, no to odpalają się maty grzewcze i po prostu tam zapewniają, że mniej niż 15 stopni w nocy nie będzie. Dlatego ja mam o tyle wygodnie, że mogę sobie powysiewać to wszystko i nie trzymać tego na parapetach. Ale jeżeli Wy macie do dyspozycji tylko parapety i później jakieś tunele, szklarnie, znaczy, jeżeli macie tylko do dyspozycji parapety, to ja bym to w ogóle przesunęła na połowę kwietnia. To zależy. Niektóre rzeczywiście dłużej troszkę kiełkują, niektóre trochę już wcześniej. To też zależy od rośliny. Tak, ale o tym będziemy Wam mówić. Później może zrobimy na koniec takie podsumowanie, co można wysiewać po prostu nawet do gruntu, czego nie warto wysiewać na rozsadę. I też powiemy, co można na przykład trzymać na parapetach. W ogóle jak macie tylko do dyspozycji parapety, to od końca marca albo w ogóle przez cały kwiecień warto te rozsady po prostu wynosić na balkon, żeby one tam w ciągu dnia sobie stały i tak się hartowały i przede wszystkim wolniej rosły niż na parapetach, na których mają luksusową temperaturę, wiecznie ciepło, a na zewnątrz jednak jest tego światła więcej, wiecie o co chodzi. Także zaczynamy. Mi zależy na tym, żeby właśnie mieć dużo odmian. Wiem, że napiszecie mi, ale dużo tych kwiatów, gdzie to wszystko posiejesz i gdzie to wszystko posadzisz później. Po pierwsze, nie będę wysiewała aż takich dużych ilości, bo chcę, żeby na przykład z każdej odmiany były tylko na przykład 3 sadzonki, tak docelowo. Także wiecie, ja chcę na tej rabacie kwiatowej zrobić naprawdę bardzo dużo przeróżnych, fajnych kolorów. Tyle, a do tego mam do dyspozycji jeszcze działkę budowlaną, na której mogę jeszcze te nadwyżki sobie posadzić, żeby zobaczyć, jak one będą rosły w tamtych warunkach. Dobra, to zaczynamy. Zacznijmy może tutaj po prostu od rudbeki. Pierwszą wysiejemy rudbekię, ona będzie kwitła już w pierwszym roku. Co prawda to nie jest roślina jednoroczna, tylko bylina, ale będę ją wysiewała teraz, już w marcu tutaj do doniczki. Można zrobić sobie na rozsadę w jednej doniczce kilka sztuk, a później w kwietniu, czy w drugiej połowie kwietnia przepikować już każdą do osobnych doniczek. Następne wysiejemy onentki, czyli kosmosy, warszawianki, moje ulubione kwiaty. Naprawdę, ja je bardzo lubię, w ogóle uwielbiam robić im zdjęcia albo patrzeć na nie, jak jest takie piękne, błękitne niebo. Przepięknie się wtedy prezentują, jak takie motylki. Wysiewamy je na rozsadę gdzieś tam w drugiej połowie marca, można wysiewać nawet w kwietniu, można też je wysiewać na przełomie kwietnia, maja prosto do gruntu. Ja je wysiewam teraz, będę je przechowywała tutaj w regale. Można też zrobić... Można sobie wysiać w doniczce, którą będziemy trzymać później na przykład na balkonie czy na tarasie i one sobie wtedy ze spokojem będą schodzić. Będzie to w sposób kontrolowany, bo będzie wiadomo, w którym miejscu one są. Można sobie przykryć nawet tą agrotkaniną, agrowłókniną, przepraszam, białą, żeby ptaki nie wydziobały, albo ślimaki. Tak, tak jak i dodatkowo, jak wiecie, że jest jakaś zapowiadana mroźna noc w kwietniu, to po prostu schowacie je do środka, żeby już tam nie dostały tych mrozów. I będę je pikowała każdą sadzonkę osobno w późniejszym czasie. W połowie kwietnia je przepikuję do osobnych doniczek, a w połowie maja trafią już do gruntu. Po przymrozkach, tak. Przegorzan, słuchajcie, wysiewamy teraz na rozsadę albo... A czemu to jest napisane, że w maju dopiero? Bo w maju... W maju, czerwcu. Może dlatego, że one dość szybko wschodzą i to są kwiaty duże. To bym też proponowała, żeby zrobić sobie w tych doniczkach na zewnątrz. Że nie na rozsady tutaj? Że nie na rozsady tutaj, ponieważ to one dość szybko rosną. No ja zrobiłam tak, że rzeczywiście wysiałam je wcześniej. Trzeba mieć po prostu miejsce na nie. Ponieważ one dość szybko rosną, to są same nasiona są masywne. I ta roślina też rośnie coś na zasadzie jak kiełkuje, tak jak dynia, tak? One są naprawdę potężne, te liście.
i dość szybko rosną, więc trzeba je będzie, miesiąc czasu to jest chyba za długo, żeby do pikowania. Także trzeba liczyć się z tym, że po prostu nie będę wysiewała ich rzutowo, tylko wysieję po jednym nasionku, żeby po prostu już nie trzeba było ich pikować, jak tylko wzejdzie, bo wiadomo, że każda roślina potrzebuje jakiejś tam temperatury do tego, żeby w ogóle skiełkować. Więc ja ją skiełkuję, tego przegorzana tutaj w rozstawniku, a następnie po prostu umieszczę na przykład tutaj w szklarni już na takich stołach do rozsad. I tyle, nie? Że już nie będę jej trzymała w rozsadniku. A wy, jeżeli nie macie, bo przegorzan, naprawdę polecamy przegorzan, bo to jest niesamowicie miododajna roślina, przyciąga wiele zapylaczy, Kasia ją bardzo lubi. Tak. I słuchajcie, jeżeli nie macie szklarni, ani żadnych rozsadników zrobionych, czy tam tuneli, no to po prostu przesuńcie sobie wysiewanie tego przegorzana gdzieś tam na maj. No, koniec kwietnia, myślę. On dość szybko wschodzi rzeczywiście i to też trzeba się liczyć z tym, że będzie kwitł w drugim roku. Słuchajcie, teraz zatwień. Zależy mi też na tym, żeby na tej rabacie z kwiatami ciętymi było dużo kwiatów, które też tworzą te suszki, takie babcinne, te bukiety. Kurzołapki. Tak, kurzołapki. No po prostu ja jako dziecko uwielbiałam te suszone kwiaty i chciałabym chociaż w jednym roku je mieć u siebie, żeby moje dzieci też je zobaczyły. Wiem, że moja córeczka będzie zachwycona zatwianem, także wysiewam. Kilka tutaj jeszcze suchołuskę mam. Kasia ją bardzo lubi. Słuchajcie, w marcu, kwietniu wysiewamy zatrwian pod osłonami. To są dość drobne nasionka, więc najlepiej nie przesypywać ich w ogóle ziemią. Zatrwian teraz wysieję brzutowo, a później przepikuję po prostu każdą do osobnej doniczki gdzieś tam w połowie kwietnia. Orliki ogrodowe, słuchajcie, no wysiewam teraz, mam nadzieję, że jeszcze zakwitną w tym roku, bo orliki są... Wieloletnimi, tak, one są wieloletnie. Tak, ale teraz pytanie, czy one będą już mi kwitły w pierwszym roku? No właśnie nie wiem, ja w zeszłym roku posiałam już po okresie kwitnienia, ponieważ miałam nasiona z roślin dojrzałych. One mi ładnie wzeszły, natomiast no nie wiem jak będzie teraz, one dość wolno rosną. Nie wiem, czy w tym roku one nie wymarzły. Znaczy, w każdym razie ja mam orliki u siebie w ogrodzie, więc tam te przepikuję na tę rabatę z tymi kwiatami jednorocznymi i z bylinami, ale chcę mieć właśnie tą odmianę, bo bardzo mi się podoba, dlatego tak czy siak wysieję ją teraz. Ona jest napisana, że nie w drugim roku. Ale może jeżeli ją wysieję teraz w marcu, to... Chyba musiałabyś to wcześniej zrobić już. No zobaczymy. W każdym razie tak ją wysieję. Dziwaczka, słuchajcie, wysiewamy w drugiej połowie marca albo w kwietniu na rozsadę. Dziwaczek bardzo szybko schodzi, ma dosyć duże nasiona, więc siejemy je na głębokość około 1 cm. I też będę ją, tego dziwaczka będę pikowała w połowie kwietnia każdego do osobnej doniczki. Kolejną roślinę, którą wysieję, to będzie ostróżka trwała. Jest szansa, że zakwitnie jeszcze w tym roku, chociaż bardziej prawdopodobne jest, że będzie kwitła w kolejnych latach, bo to jest blina. I słuchajcie, ona ma dosyć takie, no nie za duże te nasiona, więc delikatnie można je przesypać, ale też nie przesadzajcie. Ja ją wysieję teraz, można ją wysiewać właśnie od końca marca do nawet maja i wtedy, słuchajcie, trzeba też ją przepikować, jak tylko wykiełkuje. Malwa, słuchajcie, no też jest rośliną dwuletnią, ale no kiedyś trzeba zacząć to wysiewanie, żeby cieszyć się kwiatami, więc ja wysieję ją w tym roku, będę ją wysiewała do doniczek tutaj i będę przechowywała też w rozsadniku, tym podgrzewanym. Jeżeli nie macie rozsadnika podgrzewanego, to weźcie ją, wysiewajcie dopiero gdzieś tam w maju. Ona też jest, malwa też ma spore nasionka, więc też delikatnie ją będziemy tutaj zasypywać, a następnie pikować gdzieś tam pod koniec kwietnia. Następną rośliną jest lwia paszcza, którą będę tutaj wysiewała. To jest roślina jednoroczna. Lwia paszcza, Kasia ją wysiewała wiele razy. Ja nie wysiewałam, bo ona się sama wysiewała u mnie w ogrodzie, ale zależało mi na tym, żeby mieć właśnie takie kolorowe płatki. Takiej nie mam u siebie w ogrodzie, dlatego kupiłam te nasionka. Można lwią paszczę już wysiewać prosto do gruntu. Tak, to nie jest duża roślina. Wprost do gruntu, tak, jak najbardziej. Ja zrobię rozsadę lwiej paszczy, bo po prostu wiem, że moje miejsce na tą lwią paszczę nie jest przygotowane. Kolejnym kwiatem, który będę wysiewała, jest firletka smołka. Ona też jest rośliną wieloletnią, będzie kwitła dopiero w kolejnych latach. Można ją wysiewać nawet w maju, więc jeżeli Wam się nie śpieszy, to po prostu odczekajcie i wysiewajcie ją w maju. Ona ma takie drobniutkie nasionka, więc ich nie przesypujemy. Czarnuszka, no mów Kasia, bo tak siedzisz. Czarnuszka, no właśnie siedzę. Czarnuszkę wysiewałam w ogóle z nasion, które kupiłam do konsumpcji. Ponieważ nie miałam, próbowałam rzeczywiście. Fakt, że były namaczane wtedy, bardzo ładnie powschodziły.
Natomiast wydaje mi się, że lepiej jest ją wysiać jednak bezpośrednio do gruntu, ponieważ chyba, że rzeczywiście zrobi się to później, bo ona bardzo lubi się wyciągać, ma takie delikatne te łodygi, one się potem przewieszają, także myślę, że albo poczekać z tym rzeczywiście, albo wprost do gruntu. Tak. Także możecie teraz od marca do kwietnia wysiać sobie prosto do gruntu. Ja też robię rozsadę, bo wiecie, jeżeli rozsadę zrobię i będę przechowywać tutaj w szklarni, to też jest zupełnie inaczej niż jak wysiewamy na parapetach. W tak, szklarni jest bardzo dużo światła, jest trochę cieplej w ciągu dnia, ale w nocy jest tak samo zimno jak na zewnątrz praktycznie. Także tutaj ta czarnuszka nie powinna się jakoś super wysiewać. Wyciągać? Wyciągać. Kolejną rośliną to jest zatrzan wrębny i słuchajcie, no podobnie tak samo jak ten zatrzan letni, będę wysiewała go teraz w marcu pod osłony, a następnie w połowie kwietnia go przepikuję do osobnych pojemników i to też nadaje się na te suche bukiety. Na suche bukiety, kwiat mojego dzieciństwa z tych suchych bukietów jest sucha łuska, którą uwielbiałam. Kasia ją też uwielbia, ale inaczej. Tak, tak. Ja nigdy nie siałam jakby tych kwiatów. Słuchajcie, sucha łuska w ogóle jest kwiatem jednorocznym i można wysiewać ją prosto do gruntu już od kwietnia do maja. Ja będę wysiewała teraz w drugiej połowie marca na rozsadę. Kocanki, u mnie się kocanki rozsiewają też takie, tak, może na suche. Kocanki. Kocanka ma takie liście, wiadomo, że one muszą sobie magazynować wodę, więc one są takie trochę jak rozchodników, ale jest bardzo delikatna i kwitnie na żółto i ma takie suche, ale to jest taka roślinka polna, więc nie jest tak ozdobna jak suchołuska. Kolejne co wysieję to będzie phlox. Słuchajcie, to są w phloxach, lubię to, że one kwitną do samych mrozów. Można ją wysiewać teraz, można te phloxy wysiewać teraz w marcu pod osłonami albo na koniec kwietnia już gdzieś tam bez osłon. Odradzam uprawianie phloxów na parapetach, bo będą się bardzo mocno wyciągać. Kolejne moje ulubione takie drobniutkie kwiaty jednoroczne to są przypołudniki. Słuchajcie, ja je uwielbiam za to, że w takie słoneczne dni one są tak pięknie otwarte, bo one na noc i w takie pochmurne dni się zamykają, ale te mieszanki one mają takie piękne neonowe płatki i bardzo ładnie wyglądają, mają takie dziwne liście, takie trochę kleiste. Tak, ja nigdy nie miałam tych kwiatów, nie. Przypołudniki, jeżeli macie rozsadniki, można wysiewać pod osłonami, ale jeżeli na rozsadę, a jeżeli nie macie, no to prosto do gruntu gdzieś tam w kwietniu. Ale bardzo ładne są, naprawdę warto. W ogóle jeżeli macie dzieci, to polecam, bo to jest fajne zjawisko, że one właśnie się tak ospierają, jak jest słońce, w ogóle takie pochmurne dni, gdzie słońce wychodzi i zachodzi, to one tak się od razu składają, otwierają. Jak lilie wodne, albo nie pamiętam, gazanie. Miesięcznica, kolejny kwiat, który będzie z przeznaczeniem na suszki. Suszki. To jest też kwiat mojego dzieciństwa, bo uwielbiałam właśnie na działce, jak one zaschły, takie otwierać i te nasionka tak strzelały. Strykały. Aha, tak, rzeczywiście. Tak. To chwaściory straszne były. Jak one zaschły, to właśnie te nasionka, tak jak się otwierały, to one tak strzelały i bardzo to lubiłam i dlatego chcę po prostu pokazać moim dzieciom, że takie kwiaty też istnieją. Też na pewno będzie można wysiać napastnicę. Tak. Napastnica też będzie kwitła w kolejnym roku. Jak wiecie, no niestety na tych rabatach kwiatowych trzeba też uzbroić się w cierpliwość czasami. Dlatego warto mieszać rabaty z roślinami jednorocznymi, z dwuletnimi i bylinami, żeby po prostu tam zawsze coś kwitło. I no niestety, ale trzeba pamiętać, że w przypadku roślin dwuletnich trzeba je wysiewać co roku, jak już chcemy mieć, żeby one w kolejnym roku też. Chyba, że dają samo się w tak właśnie, no, jak chyba... jest z napastnicą. Napastnicę już nie będziesz musiała wysiewać. Wystarczy, że ją trochę tak potrząchasz, usłypie, dostanie tak bardzo dużo się wysiewa. To są drobnie, bardzo małe nasionka i trzeba je wysiewać naprawdę oszczędnie, ponieważ praktycznie każde z nich schodzi. Więc później jest ciężko z pikowaniem. O pytlece smułki, co już mówiłam. Tak. Gipsówka. Gipsówki nigdy nie wysiewałam. Kasia, wysiewałaś gipsówkę? Nie, gipsówkę teraz poległam, ponieważ nasiona, które kupiłam, nie skiełkowało mi ani jedna. Mhm. To było z tych, które miałam 10 sztuk. Aha. No ja mam tutaj trochę więcej, więc jak mi wyjdą, to się podzielę. Tutaj na opakowaniu jest napisane, że po prostu wysiewamy pod osłony od marca do maja i że będzie kwitła w czerwcu, także no nie wiem, czy to będzie aż takie trudne. Na pewno też będę pikowała. No może masz lepszej jakości nasiona, bo to też się okaże, bo jeszcze nie wysiałam.
krwawnik. Ty, Kasia, wysiewałaś krwawnik. Tak, Można wysiewać od marca aż do czerwca tutaj. Jest krwawnik napisane. Można wysiewać nawet jesienią. Ja miałam na przykład zostawione w donicy na tarasie, wysiałam jesienią i teraz pięknie powschodziły. Jak skończyły się te duże mrozy, one były przykryte agrowłókniną, białą oczywiście, nie czarną, i naprawdę fantastycznie powschodziły. W ogóle ja się tym nie zajmuję. Ona sobie tam rośnie i też w sposób naturalny, więc nie będzie wybujała akurat wtedy, kiedy będzie czas, to będzie kwitła. Kolejny kwiat, nie będę nawet mówić i zabierać głosu Kasi, bo ona uwielbia, więc niech się wypowie na jego temat. Złocień właściwy, tak, jedna z moich rzeczywiście ulubionych roślin. Bardzo łatwo się ją wysiewa z nasion. Rzeczywiście, mimo tego, że jest byliną, to kwitnie już w pierwszym roku. Ma fantastyczne kępy liści. One przypominają, być może no nie mają kształtu liści jak żurawka, ale to są takie ładne kępy i one są praktycznie zimozielone. Naprawdę, no teraz pod tą pokrywą śnieżną one były takie troszeczkę zubożałe i nie wyglądają zbyt efektownie, ale rzeczywiście naprawdę są ozdobą ogrodu. Bardzo też dużo zapylaczy przyciągają. No i są jadalne. Bardzo, naprawdę smaczne są te płatki. Płatki są lekko słodkie. Polecam. Liście można używać do sałatek, mają taki smak. No może nie jest to jakiś tam super, taki ziołowy. Można zjeść. To smak, można zjeść, nic się nie stanie. Tytoń leśny Kasia tutaj przywiozła. Tak, tytoń leśny to jest roślina jednoroczna. To jest wysoka roślina. Ona ma nawet powyżej metra z tych, które właśnie w zeszłym roku urosły. Roślina, która ma maleńkie nasionka w stosunku do swojej wielkości, do gabarytów. Fajnie jest je wysiać też wcześniej, ponieważ dość długo wschodzą i później jednak muszą osiągnąć te swoje rozmiary, to trochę trwa, więc jak najbardziej można je teraz wysiewać. One mają takie mięsiste, mocne korzenie, to jest taki korzeń właściwie palowy, więc bardzo dobrze radzą sobie w wszelkiej maści warunkach, u mnie na piaskach po prostu fantastycznie rosły, także polecam. Mają maleńkie, dzwonkowate kwiaty, podobne właśnie do tych tytoni ozdobnych, takich jednorocznych, również tych mniejszych takich. Tak. A pachną? No właśnie moje nie pachniały, ja oglądając Gardener's World tak zachwyciłam się tym tytoniem Montego, on tak strasznie zachwalał, mówił, że tak pięknie mu pachną, więc ja przechodziłam naprawdę wielokrotnie koło nich i one mi w życiu nie zapachniały. To może w tym roku będzie jakoś lepiej. Nie poddaję się. Byś się śmiała, naprawdę przechodziłam. No próbowałam pod różnym kątem. Nic, nie w ząb. Ale pocierałaś może te kwiaty? Właśnie nie pocierałam, no bo czym nosem powinnam tak smyrnąć, nie. Kolejny nasion, na które Kasia przywiozła, to ślas piżmowy. Tak, ślas piżmowy to jest taka roślina trochę podobna do malwy, tylko bardziej kępiasta. To jest bylina. Ona ma właśnie takie kwiaty podobne do kwiatów malwy, tylko że mniejsze. I to jest w ogóle roślina jadalna. Można herbatki z niej sporządzać, podobno można jeść liście, nie próbowałam. Nie będę się wypowiadać, nikogo nie będę zachęcać, ale fakt, że spróbuję. Bardzo ładnie wschodzi też ładnie kiełkuje, więc polecam. Maki letnie. Tak, z makami letnimi trzeba poczekać, nie tak jak ja, kiedy już jest swoje. Część wysiałam, bardzo szybko wschodzą i rzeczywiście praktycznie stuprocentowy jest też wschód tego wszystkiego, więc jest dużo pikowania. Warto z tym poczekać. To jest, no to są te maki lekarskie, one mają takie dość mocne liście, takie mięsiste, kwiaty duże, te powinny być właśnie takie peoniowe, tak? Czyli takie pełne. Jeszcze nigdy nie miałam tych maków. Akurat te, które ja wysiewałam... To jest napisane, że kwitną... kwitną w tym samym roku. Tak, bo to jest roślina jednoroczna. Z tym, że podejrzewam, że jak się rozsieje, to może zagościć na dłużej. I ja akurat wysiałam nie te kolorowe, ale niebieskie mają być. Fioletowe, przepraszam. Jakie będą, to zobaczymy. Teraz bylinka, przepiękna jeżóweczka żółta. Mhm. Słuchajcie, no ona nie będzie chyba jeszcze kwitła w pierwszym roku, prawda? Jeżówka w drugim. Gdybyś chciała, żeby zakwitła, to powinna być już na początku chyba lutego wysiana. No ja ją teraz wysiewam tutaj w drugiej połowie marca, będę ją wysiewać po kilka nasionek, a w połowie kwietnia będę ją pikować. Nasionka na głębokość około 0,5 cm. Tak, i to później gdzieś tam w drugiej połowie maja będą trafiały do gruntu. Kocimiętka. Wysiewałaś kiedyś kocimiętkę z nasion? Wysiewałam kocimiętkę, tak, ale to ja miałam taką bardzo płożącą się kocimiętkę. Ona pięknie kwitnie, bardzo łatwo mi się to wysiewało, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no, nie przepadam za tą rośliną, bo strasznie mi zwabia koty. One naprawdę głupieją, kładą się w tej... Ona była wiecznie taka wyleżała.
Dlatego może była płożąca. Może dlatego była płożąca. Oczywiście mogłam nie widzieć naturalnego pokroju. Taki... Zobaczyła, ale takie gniazdo było. Zobaczymy. Ale nie wiem, dlaczego tu jest napisane, że dopiero od maja. Przecież one mogą być wysiane już teraz, co? To jest bylina, więc no nie wiem, może ktoś się bał i napisał, że od maja. Ja bym ją wysiała już mimo wszystko teraz. No jasne. Na pewno tutaj, jeżeli do rozsadnika. Tutaj chabry bławatki. Ja bardzo lubię. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle chabry nie tylko są w kolorze chabrowym, ale też właśnie są i białe, i różowe. W zeszłym roku wysiewałam chabry. Wysiewałam w zeszłym roku je prosto do gruntu gdzieś tam w maju. W tym roku zdecydowałam się, że oprócz tego, że wysieję je później do gruntu bezpośrednio, to też zrobię z nich rozsadę i sprawdzę, czy one faktycznie może będą wcześniej kwitły. Zobaczymy. A jeżeli chcecie normalnie wysiać chabry, no to od marca do kwietnia można bezpośrednio do gruntu na głębokość około 0,5 cm powysiewać. One spokojnie można nawet jesienią wysiewać, nasiona są odporne, przecież to jest roślina, która się wysiewa sama. Tak, i są miododajne, więc jeżeli chcecie zwabić w zapylacze, to jak najbardziej polecamy. Astre peoniowe, ja je bardzo lubię, one w ogóle no, pięknie wyglądają. I są kwiatem jednorocznym, więc jeżeli nie macie piwoni, a one tak troszeczkę... Trochę dłużej kwitą na pewno niż piwonie. Na pewno. I wysiewamy je od marca do kwietnia na rozsadę, a później właśnie w kwietniu je pikujemy i w maju mogą już trafić na miejsca docelowe i do samych mrozów, słuchajcie, będą nam kwitły. Teraz Kasia jeszcze przywiozła mi tutaj Ostropest plamisty. Tak, to jest roślina taka dość duża, masywna, w ogóle roślina lecznicza, można sobie z niego herbatki sporządzać. Bardzo, bardzo kująca, bo to jest tak jak taki oset. On ma fajne liście, takie ciapkowane, zielone w białe ciapki i piękne, duże kwiatostany różowe. No u mnie na moich piaskach to może tak jak im jakoś nie szło najlepiej, powinnam im chyba więcej trochę tego kompostu dać, ale polecam, naprawdę fajna roślina, ciężka w... One są wysokie, nie? Bo one są wysokie, one powyżej metra powinny, tak, mogą rosnąć, u mnie właśnie nie były takie wysokie, bo po prostu nie miały warunków do tego. No za mało miał jedzenia. Wody Kasia, też pewnie i też za mało. Teraz normalnie w marcu wysiewamy, tak, w kwietniu można je sobie, pikujemy, tak, a w ponieważ maju do gruntu. One same nawet później się rozsiewają, więc są wytrzymałe na zimno. Kolejne, bardzo ładne. W ogóle ja się cieszę, że w tym roku będę mogła w końcu sobie zrywać pełno kwiatów codziennie do wazonu. W poprzednich latach... Ja zawsze tak mówię. Ja po prostu w poprzednich latach nie miałam aż tyle kwiatów u siebie w ogrodzie i zawsze było mi żal, czy zerwać dalie, czy coś. No dalie zrywałam, ale to już jak, tylko te, które wiedziałam, że za chwileczkę i tak zmarnieją. Ja ci coś powiem, tak ci będzie żal, no i tak będziesz miała ich dużo, zobaczyć. Myślisz? No może nie. No, może czasem sobie zrobisz bukieci. Ludzie się dzielą na tych, którzy właśnie tylko chcą podziwiać te, które rosną po prostu sobie w ogrodzie i na tych, którym nie jest żal właśnie zrywać do wazonów. Mam nadzieję, że jednak trochę do tych wazonów w tym roku mi się uda naciąć. Będę wysiewała cynię daliową, tej odmiany właśnie takiej limonkowej, bo ona po prostu przepięknie wygląda w bukietach. I cynie, wszystkie cynie, nie tylko to, możecie wysiewać właśnie w marcu albo w kwietniu na rozsadę, a dopiero gdzieś tam w kwietniu pikujemy i w maju już wysadzamy na miejsca docelowe. Cynie, ona ma dość drobne nasionka, można je wysiewać właśnie na głębokość około 0,5 cm albo po prostu na wierzchu i delikatnie przesypać je ziemią. Kasia przywiozła mi tutaj jeszcze nasturcję taką niską. Ja ją pierwszy raz takie coś widziałam w ogóle i kupiłam. To jest o tyle fajna nasturcja, ponieważ ona jest mała. Ona jest niziutka, ona się nadaje na jakieś tam obwódki, więc to można sobie będzie do donicy. Ja bardzo lubię nasturcję, bo pyszne są jej liście w ogóle, tak? W sałatkach, kwiaty są przypyszne. Naprawdę? Uwielbiam, naprawdę. Co mam u siebie nasturcję, ale nigdy nie próbowałam. One smakują jak rzodkiewka. Super, są do sałatek, na kanapki, przepięknie to wygląda. Ja bardzo lubię nasturcję u siebie w ogrodzie za to, że po pierwsze tam no, dobrze wpływa na rośliny, które rosną wokół niej, przyciąga dużo zapylaczy, a dodatkowo jej liście są hydrofobowe, czyli jeżeli wylejemy na nie wodę, to ta woda po prostu tak od razu po nich spływa. I lubię po prostu moim dzieciom pokazywać, że takie rośliny są. No i tak fajnie te kropelki też ładnie zostają, śmiesznie tak, to wygląda. Że jak... One mają też kształt też liści, tak, taki śmieszny, że one w niektórych miejscach rzeczywiście te kropelki tam, gdzie nie mogą odpłynąć, to tak ładnie wygląda. Tak się kulają, nie? I ostatnią rzeczą, którą dzisiaj wysieję, to jest słonecznik karłowy. Taki
i słonecznik w odróżnieniu od tych pozostałych kwiatów będę wysiewała tylko po jednym nasionku, bo on też bardzo szybko rośnie, ma duży system korzeniowy i żeby go nie osłabiać, to po prostu każdego wysieje z osobna, żeby już później. No i później w maju trafi już do gruntu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, żebyście obserwowały nas na Instagramie. No i słuchajcie, na Instagramie bardzo często pokazuję obchody właśnie parapetów, także na bieżąco będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają te kwiaty. A w kwietniu spodziewajcie się odcinka, na którym będę to wszystko pikowała. I zobaczycie przynajmniej, co wyrosło, co nie. A w późniejszym etapie, gdzieś tam latem, ale pada i hałasuje. Mam nadzieję, że w ogóle nas słychać. Latem będziecie mogli podziwiać, jak te rośliny wyglądają już na rabatach. Także dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę, bardzo proszę. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie ulubione swoje kwiaty jednoroczne, bo może jeszcze coś tam dokupię i wysieję. Aż na nie wiem, co ty chcesz zrobić. Chcę zakończyć film. Dobra, tak, nie? No zakończymy.